Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony na ze mną jest Młodeczka. Jestem. Witam was w kolejnym odcinku z Simsiorów. Nie ukrywam, że nagrywamy jeden po drugim. Ale i tak Kina musi sobie przypomnieć, co robiła, bo już nie pamięta. Zastanawiałam się nad rozwodem. Okej, to jest dobry pomysł, jestem za. Ale stwierdziłam, że jednak nie. Chodźmy na plac się pobawić trochę. Tak. Został nam ostatni dzień naszych cudownych, przebogatych wakacji. Już tak szybko? No. Gdzie ty chciałeś do parku? Chyba ośrodek wypoczynkowy, czy nie? Tutaj. Nasze kąpiele, nie, to nie to. Nie. Nie, to jest jakiś taki zwykły park przytulny. Może rzeczywiście to tutaj będzie. Czekaj. To jest na polanie. My tutaj jesteśmy chyba, nie? Nie. Nie? Nie, tu jedziemy. Dobra. Ja wybieram. Tym razem moja męska decyzja. Dobrze. Idziesz ty? Idę, idę. Wiesz, ciężko mi się chodzi w obcasach. Oj tam. Pozdrawiam absurda. Męczy piłkę. Później zrobię mu fotę i ci wyślę. Okej. Chociaż nie, wezmę telefon i to nagram, póki jest ekran ładowania. A, już przestał, no. Troll. Ciekawe, po kim to ma. Na pewno nie po mnie, ja nie wiem, kto go tego nauczył. Ja nic nie wiem. No, Polo, naładuj się. Coraz dłuższe te ekrany ładowania, zupełnie jak w czwórce. True. Ale możemy podziwiać ładną, żółtą taksówkę. Ale zobacz, ładuje ci się parcela, na której masz parę sklepów, a w czwórce ładuje ci się jedna. Są! Chodź, walczymy. Nie, to musimy razem, na tym samym. Da się tak? Tak. Nie możesz. Tutaj, żebym jakoś przyłączył czy coś. Tańczą ten taniec, którego chciałam się nauczyć. No czekaj, bo w końcu możemy sobie ten. Wrolowałaś mnie. Czekaj, jeszcze jedna rundka. Czekaj, idziemy tańczyć, później się potem. Kino. Jak ci ładnie idzie, skarbie! Cudownie tańczę. Lepiej niż oni wszyscy razem wzięci. Jeszcze no ty, lepsze, nie zrób się pod że robimy to do piosenki do Pussycat Dolls, nie? Czemu ja nie mogę? Nie możesz, nie wiem. Zbugowałaś się. Przestań. W co ja ci się patrzę? W to, co ja. Ważne, że już taniec sklepaniec umiemy, więc. Kto umie, to umie. Dobra, idziemy się napierdzielać na belce. Dobra. A, pozdrawiamy Facebooki. No, przegrałam! A to dlatego, że chyba, że masz więcej kondycji, nie? Nie, po prostu jestem lepsza. Mam lepszy zmysł równowagi. Po prostu cheatem wkoksałaś kondycję. Tak, no oczywiście, że tak. Jak sobie mnie pizga, że ja wygrałam więcej razy. A, raczej gotowa do boju znowu.
Jak? Ej, ale moja simka robi tak jak ja, jak robię. Znaczy ja tak robię, jak strzelę gole w Rocket League. Jaką orkę wyminęłam? No, co tym razem zaprezentuje nam młotka? O, proszę, nieczyste zagrania! Nieprawda. O, znowu są topory. No. Możesz mną przeczytać to na tym drewnie. O. Mną obejrzyj to coś. Dobrze. O, właśnie. A później idziesz rzucać toporami. Tak. Może uda nam się wykopać mapę i pójdziemy do Sasquatcha. Ale chyba już nie zdążymy. No, powiem się, że możemy mieć mały problem. Zresztą chyba nie chcesz go spotkać. Ja bym tam chętnie Sasquatcha przytuliła. Tak, i za minus 1000 aspiracji? No bo ty masz więcej kondycji. Lama! Lama! O, śmierdza. Nie, chcę się spać. No. Ty chyba nie pośpisz nigdzie. Nie, on... Aha, prysznicę też nie wezmę. Matki chyba, nie? Nie było. Dup. Lipa. To wykop sobie dołek i od razu umrzesz, się może od razu położyć. Ale ty se nie siedź na tej ławce, kurwa, i wiesz? Tylko kopaj. Może zdrzemniesz się na niej. Hurra, udało ci się... Roz... On niczemu nie może spać. Pewnie zaraz... O. A ty kop. A ja będę kopać. Głodne jesteśmy. Nie biedz na belce, tylko kop. Wszystko psujemy. No. Jest! Idziemy do ukrytej nory jutro. Dobra. Umyć dupę do spania i jutro ukryta nora. Chociaż pewnie umrzemy z głodu najpierw, ale to nic. To już sobie może kupimy jedzenie. Kliki. Nie, to byś musiała zrobić. A hot dogi i hamburgery nic nas nie kosztują? No nie. No zrobimy. No to już. Znowu tak słucha. No. Następnym razem chodźmy pieszo, to może... Ale tak słucha też nas nic nie kosztuje. A, w tym sensie, że ładowanie. Tak. Daj, upiecz narożnie. O, możesz sumo teraz, widzisz. Bo chyba wkoksałam trochę gotowania. I na ty do spania, bo zaliczysz glebę. Muszę się umyć, no, śmierdza. Patrz, zrobiłam suma, idziemy jeść. A ja śpię na leżaku, nie? Odklikaj mi to, zanim zdechnę z głodu i idę jeść. Wszyscy mojego suma wpieprzają. Złowiłam, kurde, mać. Jak się podzieliłaś, to masz. Ale patrz, jak on koksa żarcie. No właśnie, też muszę zjeść. Jeszcze się pomną. Dobrze zrobię. Nie, nie potrzeba ci do spania. Będziemy się chyba zsikały z tej siatkówce, taksówce. Miałeś mi twój kubeczek i heja. Come on! No co? Fuj. Lotniczek. Fuj. Ale w sumie tak, nauczyłyśmy się przywitania, nauczyłyśmy się tańca. Ja się nauczyłam piec sumy na ruszcie. Tak. I jeszcze spotkamy się z Sasquatcha i najlepsze wakacje ever. Dokładnie. A, też jeszcze szybkie.
No znowu się nie wyśpisz i znowu zepsujesz nam wyjście, bo będzie ci się chciało spać. Cichaj tam! Na razie obie śpimy. Czekaj, ty się pewnie obudzisz pierwsza. Hamak taki ciężki do ogarnięcia. Chyba aż się zesrał, od razu zaczął śmierdzieć, nie? Wodka! Fuu! No tak się przestraszył, że zamiast dostać zawału, to puścił pąka, no. Jezus. Z kleksem. Zapamiętać nigdy nie jest z młotką na hamaki. No co to przecież nigdy zrobiła nie wiesz, co się może wydarzyć. Wszystko się może... A czekaj, bo no to w taksówce się odblokowało, nie? Nie, muszę sama na siebie chyba kliknąć. Dobra, zaraz to ogarniemy. Nie, mam już sumę. Chyba wieczorem po prostu tylko możesz. Albo nie, nie, ja muszę, nie muszę ten. Mieć suma w plecaku, a ja miałam poprzednio pstrąga chyba. Czy coś innego. Nie zdążymy! Nie, mój Sasquatch! Nie! A ja lubię włochaty! O, jaka szkoda, że się skończyły wakacje! Nie mogę wsiąść do taksówki, bo jeszcze muszę hamburgery wszystkim rozdać, nie? Sama nie zjem, ale... Ładuj dupę do taksówki. Najlepsze wakacje ever! Ej, nie mamy pieniędzy na tą. No, nie, zaraz sprzedam coś. I ona chyba poczęstuje się czymś z mieszkania, wiesz? Takie mam wrażenie. Często było, tak, w dwójce było tak, że jak nie mogłaś komuś czymś zapłacić, to ci brali coś z mieszkania. Nie napije się młotka przez ciebie, nie? Ale mamy w końcu inną ikonkę. Jakieś krzywo narysowane strzałeczki. O Boże. No co? Nic, nic. Wszystko w porzo. O! Trollololo. To trollololo? Troluję cię na tym, na ekranie ładowania. Szybko klikaj sprzedawanie! Zanim się babcia wkurzy, że nie mamy pieniędzy. Dobra, pociął mi taką... Nie sprzedawaj jej, bo czemu zepsułaś? Bo nie chcę konsoli, tak na niej nie gram. A mamy komputer, trzeba go postawić. W kuchni na blacie, ale to jak talerze będą posprzątane. To znaczy ten, nie. Nie o to mi chodziło. Jeszcze moje rzeczy sprzedaj. A ty tam za bardzo nic nie masz. Tam miałam ze dwa kamienie chyba. O, rybkę jedną masz. Jest, to sprzedaj go. Jakieś dwa takie zdechlaki mam. O, to. O, pstrągi. I kamień. Ja chcę, ekstra pracowity mi się nie przyda, ale produktywny chyba, popatrz co daje. Mhm. Okej, okay, to ja chcę produktywnego. Musisz to kliknąć. Ale ja na razie wybieram dla siebie. Aaaa, przepraszam. No, dobra, co chcesz jeszcze? Coś ekstra i bez troski. Nie mamy konsoli. No sprzedałyśmy Facebook. Wszystko byśmy sprzedały, jesteśmy biedne. No. Dobra, domaluj mną ten. Obraz. Martwej natury, dzięki. Babcia won! Babcia się jeszcze zajmuje koteckiem.
No właśnie chciałam sobie go wydyrtolić. Sprzątaj. Oddaj nam akuraturę. Dopieść pandę. Pajdę. Pajdę. Ale pozdrawiamy pandę. Tak. Babcia dalej tam zamiar się wyjść. To ja się jeszcze stachnę przed wyjściem, dziewczynki. Daj napiwek. O, dam jej napiwek jeden. Chyba się wkurzy. Zadowolona. Ty jest, wiesz, rencistką biedną. Dobra, babka, idź w pizdu. O, już ci gada, o, wydam na okulistę, bo jestem taka ślepa, biedna. I don't care. Ty w kolejce. Czemu ja... Kurwa. Czemu ona wyrzuciła naszego kota do śmieci? Nie, naprawdę tak to wyglądało. Gdzie jest nasz kot? Babcia chce go porwać! Na zupę! Nasz kot chyba ją bardziej kocha niż nas. Zjarałaś za pie... Nie dziwię się, że kot ją bardziej kocha. No bo ja poszłam kupę, jak zapiekanki były w piecu. A to kina? Ciowy, co ty się tak kichrasz, że ty się bańkami napierdzielasz, nie? Bańkami? No, no. No. Kina, zrób, że normalne zapiekanki, o. Młotka papu. Otwieramy sklep, jeszcze trzeba powiesić ten obraz, żeby go móc sprzedać. Ale chyba z całą sztalugą trzeba będzie go przenieść, wiesz? Myślisz? Więc pomiędzy półki tą sztalugę z tym obrazem przestaw. Można sam ten. A, zobacz, czy się będzie dał tak sprzedawać, bo to się może nie udać. Ech. Mhm, no. Metką się zaznacza. Tak, już pamiętam. Drogą daj, super! Czekaj, bo się nie da, więc... To mi teraz nie wróci na sztalugę, nie? Nie, więc spitoliłam. I tak tą sztalugę tam przestaw już na przyszłość. A to spróbujemy jeszcze raz na tą ścianę. Ewentualnie, wiesz co? Dobra, weź to. Czekaj. Najpierw tą sztalugę ogarnij. No. A obraz spróbuj tak, jak wisiały te... latawce. Mm-hmm. Albo talerze, bo talerze też jakoś się tutaj inaczej kładło, nie? Talerze się wieszało na ścianie właśnie. Albo dobra, niech wisi sobie tutaj moje nagie zdjęcie, będzie namawiać klientów do kupna. Tylko żeby Mortimer nie przyszedł. Młotka miałaś jeść, a idę otwierać ten sklep. Ja bym jeszcze próbowała tą metką tam kliknąć, może się jakoś uda. Tylko tutaj pełne ściany, całkowicie. Nie, chuchu. Poszło. O! I coś tu jeszcze jest... Co jest nad tą półką? A tam jest okienko... Nie, tak, tam jest okno. Co nam to okno tutaj? Bo chciałam zauważyć, że tutaj wcześniej nie było tego sklepu. No dobra. Teraz mną kliknij na sama na sobie. Więcej. Mhm. Więcej. A jest, uzupełnij, kliknij. Czekaj. A, trzeba znowu drzwi zablokować. Zamknąć, no. Mhm. Mam nadzieję, że oni wyjdą, nie? Zresztą są Sims 2, więc wyjdą.
No i super, wszystko bangla. Sprzedaż. O, ta laska ci się podoba. Żadną laską mi się nie podoba. O, dostałaś brązową rangę sprzedawcy. Jestem z ciebie taka dumna. No. Czy zabawczas już może pójść? Nie wiem, ale się zacięła w kiblu. Super. Ty, no ale biedak. Wypadł z naszej chałupy. No, pracuję jako kasjerka. Jezu, zaraz nam rachunki przyszły! Taki, no najlepiej. Ciężka praca. Widzisz, bo ty jesteś zbagowana i ci tak szybko koksają te. A później się ze mnie śmiejesz. Ty, ale oczo biega. To prawdopodobnie od tego, że się fizjologii tam nauczyłaś na studiach. Okej. W sumie też się nauczyłam, więc mogłabym się mi później dać poskakać na skakańca. O, tam też skakać na skakańca. Przyjdę nakarmić kota. Znowu trzeba pół uzupełniać. Tak, już ci klikam. A ty się opierdalasz! Nie no, przecież ja sprzedaję! No, no! Hej. Tylko dlaczego nie macie w sklepie? Żadne proponuj praca. Przecież jestem, no kota poszłam karmić! Dobra, dobra. No to długo nam będzie siedzieć te banki na pierdzie raz? Zdechnie z głodu po karteczkę na drzwiach. Aha, dobra, bo to przecież ty musisz. Nie, już nie mamy więcej tych. No tak, trzeba dorobić. Pouzupełniaj te wazony. Ta, do kibla za nią wejdź. A może chce pani kupić rolkę papieru? Sprzedaż jest najważniejsza, młotka. Ej, ta co spizga za ścianą, nie? O, nowa ranga. Babcia powiedziała, że zaraz kupi. No, ta ja. Chyba nie chce. Jak się wkurzyła, ale kupiła, nie? Najważniejsze. A, co my tutaj mieliśmy tam? Ktoś mówił, żebyśmy szli w zniżki w hurtowni, ale my właśnie nie bierzemy produktów ze sklepów w ogóle. My wszystko robimy same. Na razie, więc się tak. Nie opłaca. Ja bym dała ocenę nastroju. Mhm. Ewentualnie kasę na rozwój, ale to kasa na rozwój jest bez sensu, bo jest jednorazowa, nie? No, my sobie tam ogarniemy. Nie chcą, a kupują, nie? No bo ale ciekawe zabawki. No. Może tam wiesz, w międzyczasie akurat pokazujesz, jak trzeba zastosować, to je zachęca. Brawo. Dobra, to ja się może wezmę za robienie rzeczy. To może samą na siebie kliknij pouzupełniaj i pro te towary najpierw. Ale ja sobie samą na siebie nie kliknę, żeby pouzupełniać. Dlaczego? Bo ty jesteś właścicielem sklepu. No to nie ma różnicy przecież. Obawiam się, że jest. Więcej? Jest, uzupełnij. Widzisz, rzeczywiście. Dobra, to ja się może zajmę wytwarzaniem. Tylko którego pytanie nam brakuje teraz? Amfory chyba idą najlepiej, te duże. Mhm.
No i mną trzeba będzie później ten. Tylko musisz nazwę zmienić, pamiętaj. Tak, co tam było z afrodyzjakiem? Jakaś ambrozja miłości to była, albo jakieś tam inne afrodyzjaki miłości. Dobra, będzie. Tak, wypaliła działkę i wyszła, nie? Zadowolona z siebie. Ty mi tam skarby poproponuj. I zamkniemy sklep i też pójdziesz dorabiać. Mhm. Patrz, ile kasy niesie! Oj, ten tu się wpitoli na każdy odcinek. Prawda? Wkurzyła się, by ją powoli ten. Ale młotka! Ta z niebieskimi, kurde, zakupami, a tyle kupiła. O, od razu się ten. Mhm. Nice. Ty jeszcze pouzupełniaj. Aha. Muszę zrobić te. No, dobra, bo zdechnę z głodu. I ze smrodu. I sama śmierdzę, talerze mi śmierdzą, ale dobra, wcinam, nie? YOLO. Trzeba mieć, wiesz, ten, no. No zaraz się wyprysznicujemy. Perfekcyjnie wymieniłyśmy. Mhm. Jeszcze gary pasuje umyć. Dobra, to ja pozmywam. Kina, prysznic. I zmywaj. I jedz. Sprawdź, czy ja nie muszę jeszcze się dopchać. Oczywiście, no, że muszę. Nie, no już ci kliknęłam, żebyś zjadła. Co ty tak ciągle narzekasz? Nie wiem. Może w ciąży jesteś. Młotka. Od razu ciężko. Ej, czemu ja nie wziąłem tego prysznica? Bo ciągle jęczysz, że jesteś śpiąca. Okej. Okay. Chodźmy spać. Nie, nie, młotka nie ma spania, trzeba robić. Dobra. Jak byśmy to nazywały? Nie pamiętam, ale możesz to nazwać tentakle rozkoszy. Padłeś. No. Co to jest ten wazon, co ja go chcę? Lepić w glinie. Kuwety tu nie. Dobra, będę do rana. No. Czekaj, jak ja wstanę, to znowu posprzątam. Zrobię nam śniadanie. Mhm. Bo może być obiad, się chociaż bardziej najemy. Spaghetti trzeba było zrobić. Pan Klocek. Czemu tylko pan Klocek, co jest? No bo ty masz, nie masz skilla do robienia. Aha, dobra, bo ja nie na to kliknęłam. No, nawet się tym serem najadłaś. No jest źle. Dobra, motka. Papu. I do roboty. Tak. No bo dobra, ty się popitalaj, a ja porobię to tutaj. Nie sprzedaj. Musisz mi wsadzić, że tak to powiem. Już ci wsadzę. To mną namaluj obraz kolejny. Właśnie, czekaj. Kurwa, czy mogłem przestać z tym Facebookiem? Produkcja masowa. Poróbmy może jeszcze ta. Może w bieliznie to porób, to namaluję cię, jak robisz to w bieliznie. Kurwa, jak się teraz do bielizny trzasnąć. Przebierz się w... bieliznę. Ty, ja te rachunki muszę zapłacić.
Produkuj te amfory. Chyba najbardziej opłacają. No. To nakarmisz koteczka. Jeszcze towar mogę pouzupełniać w sumie. Fuck! Co? Nie zmieniłam nazwy. Ale to wszystko naraz mną uzupełnij. A, brawo ja. Jezu, teraz ty coś płaczesz. Czemu mogę kliknąć więcej? A, bo jest nieszczęśliwa, popatrz, bo pragnie pograć na konsoli, posłuchać muzyki i iść na randkę. I zrobić zdjęcie. Graj na konsoli. Chyba samą na siebie musisz kliknąć. O! No słuchaj, odtwarzacz MP3. Ale to wciąż nie daje aspiracji. Idź maluj, nie denerwuj ludzi. To z drugiej strony chociaż ujęcie. No tak masz, wiesz, mój tyłek cudowny, nie? Masz. Idealne ujęcie. Jak tam masujesz glinę. Nie ma czasu tak na powiem, telefony. Masujesz wazona. Dobra, jak skończysz malować, to trzeba będzie sklep otworzyć, bo znowu jesteśmy w dupie. A przynajmniej trochę towaru dokusiłyśmy. Mhm. To jeszcze obiadek. Tak. Sałatkę szybko. Sałatkę. Jakby no, dupy na no właśnie. Jezu, mamy tak podobny sposób myślenia, że to jest po prostu rozpierdzielające. Plecy mnie bolą. Widzisz, jakbym się nauczyła masażu. Nie wierzę, że tam to poszłaś robić, bo syf. Poszłam bo bliżej ciebie. Że tak powiem, gdzie ty z tym polazłaś znowu? No jem z tobą. Lama tęskni za nami. Trudno. Tam są hajsy potrzebne. Kina, ale jak już sprzątasz, to weź posprzątaj wszystko, proszę cię. A to schowaj do lodówki. Co jest z kotem? Jest nieszczęśliwy, bezsamotny. Oczywiście jak go zaczął klikać, to zaczął lać do kuwety, nie? Przydałaby nam się sprzątaczka. No. Co chwilę z tymi talerzami się łazi. Albo lokaj! Kupmy sobie lokaja! Tak, bo nas przecież tak na to stać. No weź no! Łódka, nie stać nas! Lokaja! Nie stać nas! Jak nas będzie stać, to go zatrudnię, trust me. No dobrze. Dobra, ja się zajmę kotem, ty się zajmij sklepem. Zobacz, czy tamten obraz zszedł, czy nie. Ściany pokaż po prostu. No, nie ta. Ktoś kupił go, Kinę. No. To zobacz, czy metka nie została, żeby ją usunąć. No, no czy w sensie... Aha, okej, okay, jest tak, dobra. Nawet to pomyśleli. Nie to, co w dalszych częściach. To były jeszcze czasy, kiedy jej aż tak bardzo na pieniądze nie leciało. I zmywarki były za darmo, a teraz trzeba będzie kupić pakiet rozgrywki. Rewelacyjne kuchnie. Wiesz co, czekaj, kupimy sobie, jeżeli nas stać, najtańsze biurko. Mhm. To nas nie stać. Nie stać nas. Ale zaraz coś zarobimy. Jeszcze ja uzupełnię towar. To zjedz i uzupełnij. Otóż to tak zrobię. Otworzymy sklep o późnych godzinach nocnych, ale ciur. Oj tam, taka tematyka sklepu.
Weź sobie popuszczaj trochę te bańki, zanim ci świra dostaniesz. Czekaj, tylko jeszcze coś zjem. Cokolwiek. A czemu nie zjesz resztek? Weź resztki. O, już przyszedł jakiś fan. Tak. To, że jej zaproponuj. Dobra, czy na koniec baniek, sraniek, jedz, sikuj do roboty. Gdzie ja polazłam znowu? Nie wiem. Czym mogę służyć? Mhm. Bo koleś, kurde, wchodzi do sklepu, gdzie jest tak strasznie dużo półek i towaru, że nie może się odnaleźć. Może rozgląda się, co może ukraść. Czy w sumie czar... No. Czarujący. Niezwykle. Budka... Gdzie? Na kasę. O, podliczyłam go nawet. O, mam czwarty poziom sklepu. Zima się zbliża. To jest dobra rzecz. No to są. Kina, gdzie ty leziesz? Nie ma spania. No bo w sumie może jemy i spać, co? Nie, jeszcze musimy sprzedać rzeczory. No dobrze. Tam któryś na którymś leci. To jeszcze je zeswetajmy. Ty, patrz, ile on klocków kupił! Boss. O, patrz, nie chcę. A, to świnia. Niech się goni. Zabrał nam gwiazdkę jedną, but. Ej! No. Mu się nie spodobało. Czekaj, weź tą laskę, blondynę, ogarnij. Ha, bo nam się ten, w sensie nam się zwróciło się. Czekaj, bo muszę iść spać, bo znowu zejdę. To ja ją ogarnę. Dobra, ludki, koniec. To musisz najpierw przyjąć kasę od klientów. No właśnie, na początek trzeba zamknąć, dopiero później możesz przyjąć od nich kasę. Bo tak to cały czas włażą. Czemu nie? No bo zamknęłaś! Ale ostatnio tak nie było! Może nie było nikogo, kto coś kupił. Maybe, dobra. Czekaj, stój. Nie, dobra, 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 ogarnij ją do końca. Kogo? Tą, co stoi przed sklepem. Nam zeżre gwiazdka, tak to jest zamknięte i chuj. I się zbagowała, nie wierzę. Młotka, miałeś jeszcze uzupełnić towary. To jeden uzupełniłam, bo już źle kliknęłaś. Do... Nie kliknęłam po prostu jeszcze. Weź talerz, mam nadzieję, że się nie skiśnie. Kurde, skisło się, to weź resztki. Nie, zeżrę zepsute, nie, najwyżej posram. Po prostu uwielbiam moją kochaną żonę. No, się tam nie ten. No, najwyżej się posram. Nieważne, co jem. Starego kepsa i heja. A jak? Dobra, wstanę rano, to pozmywam. No, także zaczęło się zapierdzielanie, w ogóle to kończymy powoli odcinek. Ja chcę lokaja, bo nie wyrabiamy. No dobrze. Ta młotka tam idzie jeść, najlepiej. W ogóle wiesz co, ja bym kupiła nam no. Jeszcze z takich normalnych rzeczy, tylko nie wiem, czy nam starczy pieniędzy. Taki stoliczek z takimi tymi perfumami. No bo myślę, że nam może nie starczyć, ale sprawdzimy. Też może się doróbmy jeszcze tak z dwa dni na tym sklepie. Okej, okay, ale to chyba już poza nagraniem, nie? Tak.
trzeba trochę pieniędzy zarobić. Dokładnie, także my tutaj będziemy ogarniać w miarę możliwości. A wy co, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was, kina ze mną była Młoteczka. Byłam. Trzymajcie się i cześć! Cześć!